Jan Paweł II rozmawiał z rodziną zaginionej ponad 35 lat temu obywatelki Emanueli Orlandi. Miał być ostatnim papieżem, który interesował się niewyjaśnioną sprawą zaginięcia kobiety. W ostatnich dniach w Watykanie odnaleziono szczątki ludzkiej. Nieoficjalnie mówi się, że chodzi właśnie o mieszkankę Watykanu. Jeśli to się potwierdzi, w Watykanie wybuchnie skandal. Jan Paweł II i jego pontyfikat jest wspominany w tej mrocznej historii. Włoska gazeta Roma Today pisze na swych łamach, że to właśnie za papieża Polaka doszło do niewyjaśnionego zaginięcia Orlandi. Wyszła i nie wróciła. Jan Paweł II wiedział o zaginięciu. Kobieta była mieszkanką Watykanu, córką urzędnika Kurii Rzymskiej. Zaginęła 22 czerwca 1983 roku. 15-letnia dziewczynka wybrała się na zajęcia do szkoły muzycznej. Najpierw o mord podejrzewano rektora Bazyliki Świętego Apolinarego. Wobec braku dowodów sprawa stała się przedmiotem wielu teorii. Według jednej z nich, dziewczyna padła ofiarą siatki księży, którzy w czasie śledztwa umiejętnie skierowali pracę prokuratorów na wątek Mehmeda Ali Akcy, który strzelał do Jana Pawła II w maju 1981 roku. To pozwoliłoby wyciszyć sprawę. Dlaczego powiązano te dwie zupełnie różne sprawy, nie wiadomo. W innej z wersji pojawia się nawet wątek seksualny. Dziewczyna miała zaginąć krótko po spotkaniu z jednym z oficjeli Stolicy Apostolskiej. Szczątki odnaleziono w trakcie prac remontowych. Watykan od razu zawiadomił służby, poinformował też opinię publiczną o wykryciu zwłok. Jak podaje serwis TVN24, włoska agencja ANSA przypomina, że w Watykanie dokonywano już podobnych odkryć po latach. Dziś trwają badania specjalistyczne, w sprawę zaangażował się włoski wymiar sprawiedliwości. Pierwszy cel śledczych to rozpoznanie, czy szczątki rzeczywiście należą do wspomnianej Emanueli Orlandi. Gdyby badania potwierdziły zgodność hipotezy, w Watykanie wybuchłby spory skandal. Wątek polskiego papieża w sprawie Orlandi. Rodzina Orlandi spotkała się z Janem Pawłem II rok po zaginięciu Emanueli. Jak przytaczają media, polski papież miał wskazywać, że dziewczynka mogła paść ofiarą międzynarodowego terroryzmu.
bliscy zawierzyli, że za pontyfikatu Jana Pawła II sprawę uda się wyjaśnić. To powiedział sam Jan Paweł II, dlatego uwierzyliśmy bez zastrzeżeń. Problem polega na tym, że od tego czasu Watykan odmawia udzielania nam jakichkolwiek informacji. Podkreślał wielokrotnie w wywiadach Pietro Orlandi, brat zaginionej. Sprawa pozostaje tematem wznowionych wyjaśnień. Rodzina od ponad 35 lat czeka na poznanie prawdy. Szczątki odkryto podczas prac remontowych na terenie. Nuncjatury apostolskiej Villa Georgina w Wiecznym Mieście. Robotnicy znaleźli ludzkie kości. Na miejsce natychmiast przybyła żandarmeria watykańska. Teraz trwają badania, do kogo mogą należeć szczątki. Nie wiadomo nawet, czy do jednej czy kilku osób. Stolica Apostolska oficjalnie potwierdziła, że znaleziono fragmenty kostne. Watykan zadeklarował w tej kwestii pełną współpracę z włoskim wymiarem sprawiedliwości. Jak przypomina agencja ANSA, już wcześniej dokonywano podobnych odkryć. W tej chwili w Watykanie trwają specjalistyczne badania. Jak się nieoficjalnie mówi, kości mogą należeć do Emanueli Orlandi, która zaginęła w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach 22 czerwca 1983 roku w Rzymie, gdy miała 15 lat. Wszystko wskazuje na to, że została porwana. 15-letnia córka watykańskiego woźnego, mieszkająca za spiżową bramą. Zaginęła w Rzymie, gdy papież Jan Paweł II był z pielgrzymką w Polsce. Jej zniknięcie to jedna z największych zagadek kryminalnych ostatnich dekad we Włoszech. Do tej pory sprawy nie wyjaśniono. Hipotez i tropów było wiele. Emanuela zniknęła, gdy szła na zajęcia do szkoły muzycznej. Pierwszym podejrzanym był były rektor Bazyliki Świętego Apolinarego. W maju 2012 roku znany egzorcysta ojciec Gabriele Amorth stwierdził: że Emanuela została porwana przez żandarmerię watykańską do udziału w grupowych aktach seksualnych. W zeszłym roku Emiliano Fittipaldiego w książce Kłamcy napisał: o tajnym dokumencie pochodzącym, jak zaznaczył, z Watykanu. To podsumowanie wydatków poniesionych przez Watykan na pobyt Orlandi poza domem, tak uważa Fittipaldi. Dziennikarz twierdzi, że Watykan odnalazł dziewczynę i przeniósł ją do żeńskiego internatu w Londynie.
483 miliony lirów, około 250 tysięcy euro, tyle duchowni, zdaniem dziennikarza. Mieli wydać na pobyt, leczenie i podróże Orlandii w latach 1983-1997. Świadczyć ma o tym pięciostronicowy list, który napisał według Fittipaldiego. W marcu 1998 roku nieżyjący już kardynał Lorenzo Antonetti, wówczas szef ważnego watykańskiego urzędu, administracji dziedzictwa Stolicy Apostolskiej, apsa do dwóch dostojników. Obecni kardynałów Giovanniego Battisty Re i Jean-Louis Taurana. Pod treścią listu nie widnieje żaden podpis, więc brak twardych dowodów.